Jak wiadomo, ostatni moment działalności awangardy przedwojennej dokonał się w 1948 roku, kiedy w Krakowie została zorganizowana pierwsza wystawa sztuki nowoczesnej, słynna, otwarta w grudniu i zamknięta w miesiąc później przez niezadowolone z awangardy władze polityczne. I tak został wprowadzony za pomocą katowickiego zjazdu delegatów w 1949 roku, wystawy młodych artystów, dyplomantów i studentów wszystkich akademii w kraju w Poznaniu, wystawa wielka. I jeszcze przed tym w Nieborowie spotkały się władze polityczne kierujące również kulturą, żeby wprowadzić w rezultacie realizm socjalistyczny w takim rozumieniu, w jakim był on rozumiany również o Związku Radzieckim, na teren Polski. I zaczyna się teraz taki okres dramatu i pięknych postaw ludzkich. Z jednej strony są artyści, którzy chcą za wszelką cenę zrobić karierę, wobec tego zaczynają malować zgodnie z tym narzuconym realizmem socjalistycznym swoje obrazy. Z drugiej strony, i to jest wbrew temu, co dzisiaj się mówi, największa liczba artystów, którzy włączają się w socjalistyczny sposób myślenia, ponieważ uważają, że nareszcie przyszedł czas, kiedy będą wyrównane nierówności socjalne i wierzą w komunizm jako piękną ideę. Wobec tego najstarsi nawet artyści, którzy mieli już swój styl, jak Cybis, z całym przekonaniem, z wiarą w słuszność. Zresztą ja też należę do tych, którzy zostali całkowicie przekonani i wierzyłam w uzdrowieńczą rolę nowego ustroju, że on wyrówna nierówności niesłuszne i krzywdzące pomiędzy ludźmi. I wśród artystów, którzy należeli do przedwojennej awangardy, jak Starzecki, są ci, którzy wchodzą w realizm socjalistyczny, ale jest grupa, i to jest grupa krakowska, która nigdy w to się nie włączyła. I nie dlatego, żeby to byli ludzie, którzy nie wierzyli w uzdrowieńczą siłę komunizmu, bo oni byli komunistami już przed wojną. Tylko właśnie dlatego, ponieważ oni jeździli do Związku Radzieckiego, a w każdym razie mieli bardzo ścisłe kontakty ze Związkiem Radzieckim i wiedzieli, do czego prowadzi narzucony realizm socjalistyczny, dlatego się w to nigdy nie włączyli. Byli zawsze na boku, nigdy nie brali udziału w wystawach. No a inni brali udział i w tych OWP, czyli Ogólnopolskich Wystawach Plastyki, które były od 50 roku organizowane, między innymi zresztą Fangor, który też włączył się w to działanie i miał przepiękne obrazy. Obraz jego Matka Koreanka czy Lenin w Poroninie to są jedne z najpiękniejszych obrazów socrealistycznych w Polsce, bardzo wartościowych. No i tak, jak mówię, były obrazy na tych wystawach OWP, bardzo piękne, bardzo dobre, no i bardzo słabe, tak jak to na takich wystawach o narzuconej tematyce bywa. I tak trwało do 1953 roku. W 1953 roku zmarł Stalin i w 1954 roku zaczęły się już rozmowy tych władz kulturalnych i politycznych w Polsce i Sokorski w jakimś momencie w tego 54 roku już ogłosił, że socrealizm nie musi być akurat tak zbudowany, żeby to była socjalistyczna treść,
i realistyczna forma, że on powinien po prostu istnieć w systemie myślowym artysty i on może to w różny sposób wyrazić, różną formą. I od tego momentu zaczął się w Polsce, zaczęło się odchodzenie, tak zwana odwilż, czyli artyści zaczęli sobie trochę śmielej poczynać. I pierwszym nurtem, który się pojawił, był przywieziony przez kantora, który był komiwojażerem przywożącym z zachodu, bo zaraz potem zaczął już wyjeżdżać, już w 1955 roku, za granicę. Miał takie możliwości i on przywoził te kierunki, więc przywiózł przede wszystkim Taszec, ale się w Polsce nie przyjął. Natomiast jak przywiózł malarstwo materii, to ono się szeroko przyjęło. Niestety od wykładów, które prowadził i od własnej twórczości, która w tym kierunku była ustawiona wtedy kantora, a nie od Maziarskiej, która malarstwo materii sama stworzyła, sama wynalazła, ale nikt o tym nie mówił. Dopiero o tym napisałam w Polskiej Awangardzie Malarskiej, bo z nią się też przyjaźniłam i bardzo często u niej bywałam w pracowni, więc widziałam, jak to wyglądało. To było wyprzedzające czas, absolutnie, tylko że zapomniane. No i to malarstwo materii się przyjęło, wszyscy młodzi artyści i artyści starsi, bo nawet Starzecki się włączył w malarstwo materii, nawet jakie były takie jego obrazy, które posypywał piaskiem i fasolą. Ale główny nurt, który się pojawił, odradzający polską awangardę, to były przede wszystkim grupy artystyczne, które powstawały. Grupa artysty, oczywiście przywrócona, jak gdyby grupa krakowska w postaci grupy młodych artystów w Krakowie. W Warszawie Bogusza, grupa 55, zwana też staromiejską. W Poznaniu grupa R55. I w ST53, czyli już wcześniej, bo jeszcze w czasie centralizmu powstała taka łódzko-katowicka grupa ST53 od 53 roku powstania tej grupy, która oczywiście zaczęła swoją bardzo taką wystawową i intensywną działalność, jak tylko zaczęła się odwilż. To była jedna fala, która rozlała się po całej Polsce i przywracała awangardowe ambicje artystów. Drugi moment, który do tego się bardzo przyczynił, to były galerie artystyczne. No, oczywiście pierwsza galeria Krzywego Koła, ale w innych miastach też zaczęły powstawać. Też przy klubach młodej inteligencji, tak jak klub Krzywego Koła, przy którym powstała Galeria Krzywego Koła. Wszystkie plenery, wszystkie sympozja, które szybko zaczęły powstawać zaraz, jak zaczęła się odwilż. W 1963 roku został międzynarodowy plener powołany dla awangardy w Osiekach, słynny, który wiele lat trwał, zawsze był dotowany przez państwo. W tym samym roku sympozjum Złotego Grona zostało powołane też za pieniądze państwowe. W następnym 1966 roku słynne sympozjum dla artystów i naukowców w Puławach i wszystkie inne, które już mniejsze znaczenie miały, aż do 1970 roku, kiedy było sympozjum we Wrocławiu form przestrzennych zorganizowane. Oczywiście wypuściłam tutaj z 1965 roku bardzo ważne Biennale Form Przestrzennych zorganizowane przez Bluma Kwiatkowskiego. Także co roku wielkie imprezy, które pochłaniały ogromne ilości pieniędzy państwowych, dawanych przez państwo. No i przykładem tutaj jest Bogusz, który dostawał zawsze na wszystkie swoje, a bardzo liczne i bardzo wspaniałe imprezy pieniądze, który miał swoje sposoby działania. Bogusz był bardzo dużo pił.
Był alkoholikiem, krótko mówiąc, ale równocześnie był wspaniałym artystą i wspaniałym animatorem sztuki, o czym ja piszę całą książkę. No i Bogusz robił tak, że szedł do takiego urzędnika z partii, z PZPR-u, żeby uzyskać pieniądze i błogosławieństwo dla swojej imprezy poświęconej oczywiście i wyłącznie sztuce awangardowej. No i czasami, kiedy tłumaczył, jak to jest ważne, jakie to ma duże znaczenie, jakie to jest ważne artystycznie, zdawał przekonać. To był pierwszy etap, ale czasami nie udawało mu się przekonać. No to wtedy brał takiego człowieka na wódkę i razem z nim pił do utraty przytomności i potem mu podsuwał i on podpisywał i miał sprawę załatwioną. Albo jeszcze trzeci sposób, który stosował pomiędzy tym jako drugi, to jak był bardzo mu zależało, to wpadał w złość i walił pięścią w stół i krzyczał, a miał głos, tembr głosu taki mniej więcej jak Fangor. To jest taki bardzo głęboki, bardzo donośny i bardzo głośny głos. I jak trzasnął pięścią w stół i zaczął krzyczeć na tego urzędnika, no to on po prostu się robił mały i podpisywał. Także za każdym razem pieniądze na rozwój awangardy w latach 60. były. I państwo popierało te imprezy, więc one się pięknie rozwijały i dawały możliwość rozwijania się sztuki. No i oczywiście nas również tej sztuce poświęcone były wystawy sztuki nowoczesnej, takie wielkie imprezy, jak wystawa sztuki nowoczesnej w 57 roku i trzecia w 59. I powstawały takie również salony marcowe, na przykład w Zakopanem, ogólnopolskie wystawy w Radomiu, szereg innych wystaw, również w Sopocie był festiwal sztuk plastycznych i wszędzie tam uczestniczyła awangarda i tam się promowała. No ale głównie promowały ją te małe salony, które powstawały jako salony sztuki współczesnej i pokazywały awangardę. W ten sposób ta sztuka polska dzięki tym działaniom w 60-tych latach osiągnęła tak wielkie sukcesy, że możemy mówić no przynajmniej o międzynarodowej chwale zarówno Fangora, jak Abakanowicz, Winiarskiego, Opałki i Kantora, ale i Kantora oczywiście nie z malarstwem, które nigdy nie było dobre, tylko wyłącznie z wspaniałym teatrem, który był bardzo, bardzo wysoko ceniony. Jeszcze pozostały dwa zagadnienia, o których chciałabym powiedzieć. Jedno to jest zagadnienie przemian, jakie następują i następowały przez ostatnie 50-lecie w sztuce geometrycznej. I na ten temat napisałam książkę, ponieważ mi się to w jakiś sposób bardzo niedawno dopiero nasunęło jako spostrzeżenie, jak gdyby z perspektywy czasu, że żaden z znanych mi krytyków sztuki, ludzi, którzy zajmują się tym nurtem, nie traktuje sztuki nurtu geometrycznego jako proces, który się dokonuje w czasie, ale jako całościowy element, o którym mówi się w odróżnieniu od innych kierunków w sztuce. Tymczasem w samej tej sztuce geometrycznej następowały przemiany i w tych ostatnich 50 latach ja je zaobserwowałam i o tym napisałam. I zrobiłam wielką wystawę, zresztą pożyczając pracę z muzeum swojego tam zbioru w Chełmie i jeszcze z innych zbiorów.
Pierwszym takim zagadnieniem, które się rzuca w mnie przynajmniej w oczy, to jest zainteresowanie przestrzenią. I ono występuje od samego początku tej awangardy geometrycznej po okresie socrealizmu. W to się włączają, uprawiając malarstwo materii, prawie wszyscy artyści, łącznie z wspomnianym już Henrykiem Starzewskim. I to malarstwo materii staje się coraz bardziej wypukłe, tworzy właściwie już relief, a potem tworzą się rzeczy przestrzenne. I tak jest właśnie ze Starzewskim. Pamiętamy, że zaczął relief robić już w tym początku lat 60. Zresztą bardzo piękny okres, wtedy, kiedy metalowe robił. A potem już robił formy przestrzenne. Jedną z nich udało mi się kupić zresztą do muzeum w Chełmie. A taka imponująca forma przestrzenna stoi przy Akademii Sztuk Pięknych imienia Strzemińskiego w Łodzi. Ale to oczywiście robią także i wszyscy inni artyści tego okresu. Drugim takim, który rzuca się też najbardziej może w oczy, to jest Jan Berdyszak, który tworzy obiekty, gdzie malarstwo staje się tylko elementem passepartout, a najważniejsze staje się ta przestrzeń pustej, wyciętej formy w obrazie. I ten rodzaj działania zresztą do końca swojego życia prowadził. Jest i Marczyński, który też bardzo ciekawe rzeczy robi w tym sensie, że początkowo robi takie na zawiaskach tylko otwierające się klapki i to już jest przestrzenne, ale później, kiedy tworzy swoje obrazy z kasetonami przykrywanymi, to najpierw je robi na obrazie i czasami wychodzą one poza obraz, ale potem one nawet nie tylko w pejzażu są umieszczone, ale idą do innych pomieszczeń, sal wystawowych albo mieszkania, wychodząc jak gdyby z tego głównego obiektu i rozchodząc się naokoło, prawda? Więc to jest ten element przestrzeni, który fascynował artystów na początku lat, na końcu lat 50. i początku 60. A później następuje moment, kiedy hasło połączenia sztuki z naukami ścisłymi staje się jak gdyby obowiązujące, rozprzestrzenia się i jest to zarówno na świecie realizowane, jak i u nas w Polsce. I do takich artystów może w największym stopniu należy właśnie Kajetan Sosnowski, który robił obrazy najpierw z punktu widzenia optycznego, tworząc obrazy, gdzie próbował dostosować aparat odbiorczy widza do zasad optyki fizycznej, a nie do zasad malarskiej optyki, czyli ponieważ większą siłę energetyczną mają kolory niebieski i zielony, a czerwony i pomarańczowy są mniej energetycznie silne, usiłował robić obrazy, gdzie by dowiódł tego, że takie powinno być widzenie, bo jest ono w malarskim i odbioru każdego człowieka nie tak intensywnie dostrzegalne albo w ogóle odrzucane. Potem zaczyna się interesować chemią i tam z kolei odnajduje całe źródło ciekawych spostrzeżeń, dlatego że jak styka się z termometrami wilgotności, to widzi, jak się niebieska barwa zamienia w różową i że jest to zależne od wilgotności. I stawia wtedy pytanie o to, co jest prawdą, bo on w swojej twórczości szuka prawdy. Co jest prawdą? Czy prawdą jest to, co my widzimy na nasze oczy? Czyli zmiana z koloru w kolor. I maluje obrazy, które zmieniają kolor. Także ja, robiąc jego wystawę w Zachęcie, miałam takie wydarzenie, bo książka moja o Kajetanie Sosnowskim już była
gotowa i ona towarzyszyła tej wystawie. I tam jest obraz chemiczny Kajetana Sosnowskiego, który na wystawie stał się różowy, bo była akurat wiosna i już wyłączono ogrzewanie, zrobiło się wilgotno, a on był sfotografowany do książki w niebieskiej formie, bo było sucho wtedy, kiedy go fotografowano. I ktoś ze zwiedzających przyszedł do osoby pilnującej wystawy i zrobił jej awanturę o to, że to jest oszustwo, bo przecież on widzi, że ten obraz tutaj wisi i jest różowy. A jak to? Przecież tutaj w książce jest niebieski. No, tak samo Winiarski. Też zresztą jest to w pełni usprawiedliwione, bo on najpierw studiował na Politechnice, a potem dopiero zaczął się interesować sztuką i poszedł na akademię i wykorzystał to swoje wiedzę i zainteresowania matematyczne sprawami statystyki. I on malował obrazy na zasadzie czarnych i białych, to są najbardziej znane. Oczywiście były później bardziej skomplikowane i przestrzenne i zajmujące całe wnętrza, ale zawsze to chodziło o wizualne pokazanie statystyki i postawienie zasadniczego problemu determinacji czy indeterminacji. Bo on łączył przypadek z programem, część programował, część tymi rzutami kostką do gry albo rzutami monety decydował przypadek, którą stroną upadnie. I była to ilustracja jak gdyby i losów ludzkich, bo jeżeli się zastanowimy w naszym życiu, to tak jest, że coś sobie planujemy, ustawiamy sobie wszystko pod tym kątem i albo to bardzo ładnie i błyskawicznie się udaje, jakby ktoś specjalnie pomagał różdżką czarodziejską, albo odwrotnie, staje coś na przekór i tego nie można już przezwyciężyć i rzecz nie dochodzi do skutku w ogóle, bo jest to niemożliwe. I tu jest właśnie to, ale oczywiście ten problem determinacji czy indeterminacji dotyczy także nie tylko losów ludzkich, ale losów przyrody, losów świata, losów kosmosu, bo tam też są przypadki i są jak gdyby program, według którego ten wszechświat funkcjonuje. I tu, w tym momencie, w tym nurcie sztuki geometrycznej zaczyna dochodzić do następnego okresu przemian. To znaczy wchodzimy w konceptualizm. I Winiarski z jego koncepcją i z jego znakiem zapytania o determinację czy indeterminację, czy czysto filozoficznym pytaniem, wchodzi już właśnie w zakres działań i myślenia konceptualnego. No i on, Rosołowicz, którego nie będziemy mieli na wystawie, to są te protokonceptualne propozycje i Roman Opałka, który jest już też na pół drogi pomiędzy tą geometrią a konceptualizmem. I jeszcze jest jeden problem, o którym bym chciała wspomnieć, mianowicie o pewnej odrębności polskiej sztuki w stosunku do innych krajów. Ja już o to zaczepiałam w naszej rozmowie trochę, ale to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. W każdym okresie tej drogi przemian sztuki geometrycznej, czy też w innych kierunkach poszukiwań artystycznych w Polsce, i zawsze pojawia się coś, co może nie jest specyfiką wyłącznie polską, ale na pewno słowiańską, bo znajdujemy to także u Marka Rotko, u Edwarda Steinberga, czyli tych ludzi, którzy u Chagalla. Jest ta jakaś tajemnica, która się kryje w głębi obrazu i którą trzeba odczytać, ale przy tym jest liryka i przy tym jest takie poetyckie zamyślenie, które w tych wszystkich obrazach możemy spotkać. I ono w bardzo dużym stopniu łagodzi pewien rygor geometryczny, który musi występować w sztuce nurtu geometrycznego.